Stado krów z łąk dolinnych ciągnie w odpoczynek ciepły. Kogutem przysiadł na słomianym dachu księżyc. Matka z mierzchem leje z mlekiem do blaszanej konewki. Chłopiec, co przez dzień cały za fajerką goniąc dróg srebrzystą długość, położył dłonie pewne gwiazd pod głową i zasnął. Stara prawda, doświadczenia uczą, porasta listowiem. Pszczoła kwiat otwiera po wiosennej burzy. Szczęśliwy, kto ma dom, skrzypce w spadku, zdrowie i nadzieję, że wszystko może się powtórzyć. Bezsenni staruszkowie z pieskiem trzymają się smyczy. Ufni, łagodni, godzą się na psią pewność i niepewny rzemyk. Obrus rozkładają na trawie, owoce na nim i wino. Piesek ich nie poznaje, szczeka. Śpiewa czyżyk. Kwiat zamyka się w owoc. Pszczoła bez żądła umiera. Komu dom, komu skrzypce, a komu futerał? Dobry wieczór Państwu, dzień dobry. Witamy w to letnie, niedzielne popołudnie na 22. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego imienia Wacława Czechowskiego, który rozpoczął przepiękną muzyką, która wprowadziła nas w krainę baśni, zespół Dzikie Dusze, muzycy z końca świata, czyli z Polanicy Zdroju. Były też z nami na scenie panie Tatiana Rogowska i Sylwia Konopka z klubu poetyckiego Opal i one przywitały Państwa fragmentami wierszy Pejzaż i Fortuna, patrona naszego konkursu, Mieczysława Czechowskiego. Przypomnijmy tylko, że Mieczysław Czechowski to postać legendarna na polskim wybrzeżu, ale w całym polskim życiu kulturalnym i artystycznym. Był poetą, malarzem, rzeźbiarzem. Zmarł w roku 1996 i co tu dużo ukrywać, to postać niesłusznie nieco zapomniana. My cieszymy się bardzo, że tutaj w Szczecinku dzięki naszemu konkursowi tego niezwykłego twórcę możemy wspominać. Witamy bardzo serdecznie oczywiście Państwa, witamy poetów, którzy przybyli na ogłoszenie wyników. Witamy również Pana Starostę, Pana Krzysztofa Lisa. Dzień dobry, witamy serdecznie. Witamy wiceprzewodniczącą Rady Miasta Szczecinka, Panią Małgorzatę Bałę, ale przychodząc, witamy serdecznie. Przychodząc do konkursu, Szanowni Państwo, jak to konkurs rządzi się swoimi prawami? Jest jury, jest protokół, są nagrody. Jest sekretarz, który czuwa nie tylko nad tym protokołem, ale nad całą tą imprezą naszą dzisiejszą od wielu lat, od 22. Jest to nasza koleżanka Krystyna Mazur, która jest sekretarzem jury. Zapraszamy Krysię na scenę i prosimy o przeczytanie protokołu. Protokół z obrad jury 22. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego imieniem Mieczysława Czechowskiego. Kraków, 23 marzec 2018. Jury w składzie Józef Baran, Krzysztof Lisowski, Marek Karwala. Po analizie 1650 utworów poetyckich nadesłanych przez 256 autorów. Oprócz zestawów z Polski dotarły do Szczecinka również zestawy z USA, Niemiec, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Słowacji. W tym w kategorii pierwszej, czyli wiersze o tematyce dowolnej, 910 utworów nadesłanych przez 182 autorów. W kategorii drugiej, wiersze dla dzieci, 740 utworów nadesłanych przez 74 autorów. Do kategorii trzeciej poeta regionu zakwalifikowało się 14 autorów mieszkających w promieniu 50 km od Szczecinka. Po analizie zakwalifikowanych zestawów w kategorii pierwszej do Nagrody Głównej Burmistrza Miasta Szczecinek Jerzego Hardie Douglasa jury zgłosiło godło Eskulap, godło Gąbka, godło Pustułka. Burmistrz Miasta Szczecinek spośród wierszy wybranych przez jury Nagrodę Główną przyznał godło Gąbka,
pseudonim artystyczny Beata Nowacka z Łodzi. Tym samym dwie równorzędne nagrody, drugie otrzymują godło Pustułka, czyli Magdalena Cybulska z Łodzi oraz godło Eskulap, czyli Zbigniew Witosławski z Gorzowa Wielkopolskiego. Nagrodę starosty powiatu szczecineckiego Krzysztofa Lisa w kategorii drugiej wiersze dla dzieci otrzymuje godło Marko Patani. Jest to Marek Szewczyk z Poznania. Nagrodę organizatora, czyli Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku w kategorii poeta regionu otrzymuje godło Kwadry, a jest to, proszę Państwa, Radosław Sokołowski ze Szczecinka. Są jeszcze wyróżnienia drukiem, a to są takie godło. Godło dr Smile, Iwona Świerkula z Warszawy, godło Simbil, Marzanna i Lewandowska z Kowala, godło Handlarz Marzeń, Adam Bolesław Wierzbicki z Lubuska, godło Droga Jolantasa z Choczniej. Proszę Państwa, a ponieważ jurorów z nami dzisiaj nie ma, w związku z tym ja pozwolę sobie odczytać słowa, które są skierowane do Państwa, słowa o naszym konkursie. Józef Baran, poeta, dziennikarz, aktualnie wiceprezes krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Tak pisze, tak napisał. Konkurs spełnił swoje oczekiwania. Wiersze, które napłynęły nie tylko z Polski, odznaczały się dobrym i bardzo dobrym poziomem. Następny juror. Krzysztof Lisowski, poeta, krytyk literacki, tłumacz, autor utworów dla dzieci. Pracuje w wydawnictwie literackim w Krakowie, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Pen Klubu. Napracowaliśmy się niemało przy analizie prawie 300 zestawów. Do tych wielu wieczorów spędzonych na lekturze tekstów poetyckich przyniosło w końcu satysfakcję. Wyróżniliśmy zestawy zapowiadające twórców o własnym głosie, niezależnych, oczytanych, umiejących bawić się konwencjami i stylami literackimi, dowcipnych, mądrych, takich, którzy nie boją się ryzykować, by wygłosić indywidualną prawdę o sobie, innych ludziach, cudowności świata, trudnościach i nadziejach. Dla mnie jako ucznia Czesława Miłosza na szczególnie wyróżnienie zasługiwały wiersze, w których można było dostrzec uważność, czyli umiejętność dostrzeżenia i nazwania pięknego detalu, drobnych fragmentów bytu, z których zbudowany jest świat. I ostatni z jurorów, Marek Karwala, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, badacz poezji polskiej XX wieku, krytyk sztuki, publicysta. Ogólnie rzecz ujmując, konkurs okazał się bardzo udanym przedsięwzięciem kulturalnym. Dał szansę nowym adeptom sztuki słowa, utrwalił pozycję autorów już uznanych, a być może również zachęcił do uczestnictwa w kolejnych jego edycjach tych twórców, którzy dopiero zamierzają spróbować swoich sił w szlachetnej rywalizacji, gdzie jedynym orężem jawi się krystaliczne słowo poetyckie. Należą się słowa uznania organizatorom za tak cenną inicjatywę. Dziękuję Państwu za wysłuchanie. Krysia Mazur o swoim już dorosłym 22-letnim dziecku, czyli o konkursie, który tworzy od 22 lat. Ja myślę, że jak poproszę, może nie obiektywnie, ale od serca obrawa dla Krystyny, to Państwo się nie obrażą. Krystyna Mazur, organizatorka, pomysłodawczyni, dobry duch naszego konkursu literackiego. Wielu tu rodziców na tej scenie, na tej sali, proszę Państwa, dzisiaj wiecie, że nie jeden problem wychowawczy trzeba mieć za sobą. Tak też i bywa też i z konkursami, proszę Państwa, tym bardziej prosiłam o te brawa dla Krysi, a my już teraz przechodzimy do pierwszej kategorii. Będą to wiersze dla dzieci, jak usłyszeliśmy przed chwileczką. Laureatem w tej kategorii jest pan Marek Szewczyk. Zapraszamy pana Marka Szewczyka tutaj do nas na scenę. Pan Marek przyjechał do nas z Poznania, 40 lat zajmował się zawodowo matematyką i informatyką, ale zawsze słuchał dobrej poezji, zawsze czytał dobrą poezję, a ten rok jest szczególny, rok 2018, bo nawiązał współpracę z galerią Jerzego Piotrowicza pod Koroną, wydał swój pierwszy tomik,
a dzięki temu, że został laureatem naszego konkursu, ma już na koncie drugi tomik Nieodległe lądy i to sam autor przeczyta dwa ze swoich wierszy. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Miło mi tutaj jest dzisiaj być w Szczecinku. Dziękuję jury, że uznało, że te moje teksty na coś zasługują. Dziękuję organizatorom, sponsorom, bo bez nich pewnie też by tutaj tego nie było i wam, drodzy moi, bo w końcu dla kogoś te rzeczy się pisze. Wycieczka do palmiarni. Tak być musi. Sok i słomka, paczka mamby, herbatniki, jakiś banan, słodkie jabłko. Takie mała ma nawyki. Po przedszkolu raz w miesiącu razem z dziadkiem ukochanym podążają do palmiarni, by zachwycać się palmami. Wielka szklarnia, w środku dżungla, Amazonia i tropiki. Ciepło, można się rozebrać. Czy gdzieś czai się zwierz dziki? Mała wie, że groźnych zwierząt raczej tutaj nie spotkają. No, z wyjątkiem węża boa, lecz za szybą go trzymają. Kolorowe kwiaty, z boku rząd kaktusów, a po chwili chyba palma kokosowa. Szkoda, że was nie mamili. Młode żółwie z rodzicami, czy jaszczurki i ślimaki, nawet rzeźba dinozaura. Po co? Chyba tak dla draki. Cudne światy, te podwodne, zwykle skryte gdzieś w głębinach. Tu na wyciągnięcie ręki. Mała dystans do nich trzyma. Na ławeczce w cieniu palmy postój. Picie i frykasy. Zrób mi zdjęcie, prosi mała. I już robi wygibasy. Ciekawski. Pyta, jak i dlaczego? Kiedy, kto, z kim, gdzie? Kto odkrył Amerykę i jak się piecze chleb? Dlaczego słońce świeci, a rano często mgły? Czy milion to jest dużo i jak mieć cudne sny? Czy z góry Bóg nas widzi? Czy ktoś nie lubi nas? Za ile dni wakacje? Tak wolno biegnie czas. Dlaczego balon w górze, a kamyk już na dnie? Woda aż w trzech postaciach. Proszę, nie spieraj się. Czy łatwo jest się sparzyć? Czy kłamstwo to jest grzech? Samolot, choć tak ciężki jak ptak, to nie wiem gnie. Kto wie, co będzie jutro? Dlaczego wieje wiatr? Czy ktoś policzył drzewa? Kto dumny jest jak paw? Po co nam jest ta wiedza? Czy ktoś to wszystko wie? Czy warto jest się uczyć, czy lepiej pytać się? Dzięki. Bardzo prosimy, żeby pan został tutaj z nami na scenę. A do nas zapraszamy pana starostę, pana Krzysztofa Lisa. Witamy serdecznie, raz jeszcze zapraszamy. I prosimy o wręczenie nagrody, której pan starosta jest fundatorem. Kategoria wiersze dla dzieci. Autorom, którzy przesłali ponad 1600 utworów, swoistego rodzaju takich słownych nut do Szczecinka. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. W dobie internetu, SMS-ów, MMS-ów czy Twitterów tak naprawdę te utwory ubogacają nas, uduchowiają. Za to wszystkim tym, którzy korzystają z tej możliwości, bardzo serdecznie w imieniu mieszkańców miasta Szczecinka i powiatu szczecineckiego dziękuję. Dziękujemy państwu. A my przechodzimy do kolejnej kategorii. Jest to poeta regionu. W 2018 roku laureatem w tej kategorii jest pan Radosław Sokołowski, mieszkaniec Szczecinka.
Przygodę z poezją pan Radosław rozpoczął w 2016 roku. Jest członkiem klubu poetyckiego Opal. Druk po konkursowym almanachu jest jego debiutem, a my już zdradzimy państwu, że w przygotowaniu jest jego pierwsza poetycka książka pod tytułem Jaskółki wracają. Pan Radosław Sokołowski. Zapraszamy na nas na scenę. W wykonaniu pana Radka usłyszymy dwa utwory. Bardzo serdecznie prosimy. Dzień dobry państwu. Pozwolę sobie przeczytać wiersz pod tytułem The Walk. Dedykowany jest mojej mamie Annie. To na wzgórzu niebem przykryte aniołów mieszkanie, które głos zagubiły w głuchych kamieniach. Teraz w jaskółcze skrzydła wiatrem z połonin wplatają życzenia snu spokojnego. Ten na wzgórzu w jesionach i lipach ukryty, ociemniały i niemy świadek początków. Bez ołtarza, bez ikon, jak dziad wędrowny, co przystanął zmęczony tchu złapać i zasnął. Ten na wzgórzu kustosz pamięci wygnanych, księga losami krywią zapisana. Choć bardzo zmęczeni, głodni powrotów, wracają. Widziałem, jak patrzy i wiem. Ona musi tu wracać. Drugi wiersz, zapora. Ostrożnie podchodzę do krawędzi. Płacę strachem za widok. Po drugiej stronie spokojniej. Zielonkawa tam, bliżej stóp. Cienie w wodzie nasuwają pytanie. Na co biorą? Przewodnik klepie o megawatach, wysokości, tonach betonu i stali, kilometrach kwadratowych. Myślę o tych, którzy mieli domy w tym miejscu, gdy powiedziano im: zburzymy domy, kościoły, wytniemy drzewa, odkopiemy zmarłych. Potem wszystko zrównamy z ziemią. Kamień na kamieniu nie zostanie, tylko woda. Wracam na parking w reklamówce w futrzane kapcie. Mama prosiła o pamiątkę z Soliny. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Poeta regionu, pan Radosław Sokołowski. A nagrodę wręczy wiceprzewodnicząca Rady Miasta Szczecina, pani Małgorzata Bała. Zapraszam na scenę. Dziękujemy pięknie, a teraz równorzędna nagroda druga na naszym konkursie, a można powiedzieć, wywalczyła ją pisanym słowem pani Magdalena Cybulska, mieszkanka Łodzi, z wykształcenia biolog. Debiutowała w 1996 roku, jest autorką arkusza poetyckiego Życie zapisane na kartkach, czterech książek poetyckich. Była jurorem w kilku poetyckich konkursach. Jej wiersze zostały przetłumaczone na język angielski, niemiecki i serbski. Hobby to fotografia, historia sztuki i wędrówki po górach. Pani Magdaleno, zapraszamy na scenę i prosimy o czytanie jednego z nagrodzonych przez naszych jurorów wierszy. Pani Magdalena Cybulska. Serdecznie państwa witam. Po raz drugi mogę być w Szczecinku i jest mi z tego powodu bardzo miło.
Samobójstwo czy pejzaż z ważką? Rano w stawie znaleziono topielca. Jak to możliwe? Przecież to płytko i nic się wydarzyć nie powinno. Żadna zła rzecz. Ktoś przyszedł wcześniej po świeże pieczywa albo po piwo i zobaczył kurtkę pływającą między chmurami. Wieczny odpoczynek raczej dać panie. We włosach utknął piórko kaczki lub anioła. Zamiast do domu trafił do stawu. Usłyszał za sobą plusk zatrzaskiwanych drzwi. Posypała się zielona rzęsa i ważki. Tynk. Lewą kieszeń odwiedziła już żaba. Podpłynęło stado złotych rybek, zdziwionych porządkiem wody i świata. Nie miał pomysłu na życie, a może wyszedł tylko na papierosa. Nie włożył cieplejszych butów, teraz mu zimno w stopy w sandałkach. To płytko, ale nikt tego wcześniej nie sprawdził, nie próbował. Prokurator odnalazł skórzaną żółtą rękawiczkę i stwierdził, że nic nie jest tu na swoim miejscu. Nawet słońce jest milczące i ciągle się gdzieś ukrywa. Dziękuję bardzo. Pani Magdalena Cybulska. A o wręczenie nagrody prosimy sekretarza jury, panią Krystynę Masł. Szanowni państwo, równorzędna nagroda druga w tym roku została wywalczona przez pana Zbigniewa Witosławskiego, mieszkańca Gorzowa Wielkopolskiego. Pan Zbigniew z wykształcenia jest inżynierem chemikiem, obecnie na emeryturze. Swoje wiersze publikował w wydawnictwach pokonkursowych. Pan Zbigniew Witosławski, zapraszamy serdecznie na scenę. Prosimy o odczytanie jednego z nagrodzonych w naszym konkursie wierszy. Zapraszamy serdecznie. Przyodziać. Nagą prawdę czym prędzej przyodzi. Zakryj prawdzie te miejsca wstydliwe. Przecież jej wciąż przygląda się młodzież. Jakie trendy panują dziś w modzie? Jakie barwy, wyblakłe czy żywe, w takie prawdę czym prędzej przyodzi. Kres położyć nadmiernej swobodzie czas najwyższy. Bo już pożądliwie jej z ukrycia przygląda się młodzież. Trzeba temu niezwłocznie zapobiec, bo wygląda goła obrzydliwie, więc ją pięknie czym prędzej przyodzi. Niech przestanie śnić o jej urodzie, jej portrety malować gorliwie, niech odzianej przygląda się młodzież. Popatrz, przecież ona drży na chłodzie, okaż nagiej serce litościwe, strojnie prawdę bogato przyodzi. Niech błyszczącą suknię widzi młodzież. Pan Zbigniew Witosławski. Prosimy sekretarza jury o wręczenie nagrody. Krystyna, zapraszamy. Laureat równorzędnej drugiej nagrody w konkursie, w 22 edycji. I proszę państwa, powolutku doszliśmy do głównej nagrody. Nagrody burmistrza miasta Szczecinek Jerzego Hawida-Glasa. Wędruje do poety występującego pod pseudonimem artystycznym Beata Nowacka. Ale my już przy tych światłach widzimy, że pod tym pseudonimem ukrywa się pan
Piotr Macierzyński, jeden z najbardziej uznanych poetów swojego pokolenia, laureat, nie waham się powiedzieć, wszystkich najważniejszych, największych ogólnopolskich konkursów poetyckich, autor wielu książek, które nie tylko podobają się krytykom, ale co najważniejsze, z wielką uwagą czytane są przez czytelników. Pan Piotr Macierzyński, zapraszamy na scenę. Witamy na scenie, już jest pan Piotr z nami. I poprosimy o przeczytanie dwóch wierszy. Najgorzej być przedstawionym na wyrost. Ja po prostu przeczytam Państwu dwa krótkie swoje wiersze z tomu Dans Macabre i inne sposoby spędzania wolnego czasu. Urodziłem się na 52 stopniu szerokości geograficznej północnej i 20 stopniu długości geograficznej wschodniej. Wylosowałem Polskę. W pokerze po takim rozdaniu mówi się pas. Mistrz Ciechocinka, gdy jeździ na koniu, trochę marzy. Lubi jesień i żołędzie. Kocha wodę, ponton i wszystko, co z gumy. Panna z Krakowa wierzy w gwiazdy i kocha babcię. Chce być samowystarczalna. Ma już wibrator. Numer 11 czyta Norwida, trochę podróżuje. Chce być szczęśliwa, lubi orzeszki. Numer 35 pisze wiersze, jeździ na rowerze, sama biega. Obiecała zdjąć majtki. Duże brawa. Mistrz Sieradza dziękuję wszystkim, którzy głosowali na jej cycki. Żyję w epoce, w której przeszczep serca to kwestia znalezienia dawcy. Żyję w epoce, w której wystarczy pokazać cycki, żeby wygrać samochód. Czy mogłem lepiej trafić? Panie i panowie, Piotr Macierzyński. Laureat głównej nagrody. Sami Państwo widzicie, że nic tu nie było na wyrost. Laureat głównej nagrody pan Piotr Macierzyński. Zobaczymy. Wystawiłem jeden z tych tomików na sprzedaż. Przy wyjściu zobaczymy, czy znajdzie się choćby jeden czytelnik. To będzie weryfikacja, drodzy Państwo. Przed chwileczką była najlepsza reklama, a teraz w imieniu burmistrza Jerzego Hardy-Douglasa nagrodę wręczy wiceprzewodnicząca Rady Miasta pani Małgorzata Bała. Zapraszamy jeszcze raz na scenę.